Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Has the council reduced the horsemen to common assassins? Or has Samael bought your loyalty? Because if you are the Sail Rider, perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. Samael. No, I only wish to look at the heart. One glance, and our bargain is sealed. Samael will be pleased. The servant holes are yours, horseman. Seek me out when you wish to use them. Hej, cześć, siema dama wszystkim, ludzie z tej strony, Jack, i witam się z nami bardzo serdecznie po raz kolejny w tej zajebistej połowie z tą zajebistą kolosą. Darksiders Warmastered Edition przed Vulgrimem, a konkretnie zaraz przed możliwością skorzystania z żmijowych jam, aby dostać się... O. Ej, no ty sobie jaja chyba robisz. Zajebiście, gro. Nie dość, że mi nie zapisało zebrania fragmentu zbroi otchłani. I tego. I odłamka gniewu, to jeszcze nie zapisało mi schronienia, które sobie odkryłem obok Samaela.
Muszę specjalnie na rozdroże się przenieść i się przejść tam z buta. Jezu... Gra po prostu postawiła mi w tym momencie środkowy palec. I to co najmniej dwa razy. Dobra, ale... Brawo. Ale mówiąc pokrótce... W ogóle fajna ta pustka, nie? Mówiąc tak pokrótce, co w ogóle się dzieje, stało w poprzednim odcinku, to widzieliście na takim drobnym Previously in Darksiders, które robię od początku serii. A dla tych, którzy nie chcieli tego obejrzeć, to po pierwsze, dlaczego nie chcieliście? Macie szybkie streszczenie najważniejszych momentów z poprzedniego odcinka. Wy tego nie chcecie obejrzeć? Dlaczego? No dlaczego? A? No dlaczego? Że ja muszę specjalnie z buta się przejść, to jest po prostu już porażka. Czemu gra mi tego nie zapisała? Dobra, przynajmniej mi się podleczy za te... Rzuć to... Coś jeszcze znajdę. Nie, ale naprawdę leczenie za te zombie jest troszeczkę nieadekwatne. Znaczy tak mówię zombie, no bo najbardziej mi do zombie pasuje wygląd tych przeciwników, nie? No nie powiecie mi, że to są jeszcze ludzie. Co to miało być przed chwilą? Ci padają. I naprawdę nie chcę się zużywać tego. Trochę overkill dla mnie jest zużycie na tak małą ilość straconego zdrowia takiej apteczki. No ale dobra. Jesteśmy już z powrotem na palącej szubienicy. No, mogę sobie rozwalić w sumie te autka, czemu by nie? Zawsze to troszeczkę dusz, nie? Fajne, że jedno kombo wystarcza. Żeby całe takie autko poszło w drobny mak. No, albo jeden ten rzut. Dobra. Ale w sumie tak, bo teraz mogę tamto sobie wysadzić. Czekajcie, tą skrzynkę zajarzyło, że zebrałem. Przeciwników nie liczę, bo przeciwnik to przeciwnik. Czy skrzynkę zebrało? Zaraz się dowiem. Bo i tak na górę muszę wejść, żeby... wysadzić tamtą kolumienkę. Kurde, szkoda, że nie ma animacji na egzekucję kosą, bo to byłoby świetne. Ale nie no, widać, że kosa taka tylko dodatkowa broń dla wojny. Okej, skrzynkę chyba zajarzyło. Ja po prostu nawet nie musiałem tutaj wchodzić. Dobra. Leć gwiazdeczko. Wysadź mi to. Mam teraz pod... Super. Powiedzmy podstawkę. Jest legendarna rogata skrzynka. A co jest w środku? Kolejny fragment zbroi otchłani. Proszę, dwa tu są. Jak milusio. Z czego jeden jest do zdobycia od razu. Podczas pierwszej gadaniny z Samaelem. Ej, co? Dlaczego się tak leczę za zabicie kruka? Dlaczego ja chcę zrobić egzekucję na wrogu, który nie jest jeszcze... Czy który nie jest jeszcze do wykończenia? Must be removed. All vain.
Council's leash. War! Destroy this parasite. You so much as blinked me, and the Council will end you, both of you. I'm protected. Not in here. You are war, rider of the Red Horse. Not some puppet on this pathetic creature's strings. War, I will make you suffer. Focus your anger. A great rage stirs within you, clawing to get out. You must release it, or a puppet you remain. What was that? The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment, I saw one who would stand alone against the Destroyer's army. Bang, bang, bagarang! Siewca chaosu odblokowany na krótki czas. Wojna przeistacza się w siewce chaosu, co pozwala mu dziesiątkować wrogów. Wciśnij prawy bumper i prawy... Nie, lewy bumper i prawy trigger, aby uwolnić siewce. Super! Dzięki Samelu za pomoc w odblokowaniu kolejnej mocy i skazaniu kolejnego wybrańca do zabicia. Ale mam takie jedno pytanie. Dlaczego podczas walki z tamtym typem mnie nagle przeniosło do niego? Co to miało być? Znaczy z typem. Ja tam walczę z tym... piekielnym kundlem, bo nie mam lepszego określenia na tego demona. I po prostu literalnie w trakcie egzekucji przeniosło mnie do Samaela. Żeby nie było, ja wam tego nie wyciąłem. Po prostu podczas walki gra sama mnie tam przeniosła. I ja nie wiem dlaczego. Are you bloody serious? O! Dobra. Powiedzmy, że to się udało. I tu jest skrzynka z już trzecim fragmentem zbroi od Chłani. Doleć. Chyba na ostatku tu wleciałem, ale... narzekał nie będę, bo doleciałem. O, i tamten już jest do... Jezus, tu, tnij to. Tego upiora. Bo tego, nazwę tego przeciwnika akurat znam. Nie tego, tam, o. Tego. Okej, tędy muszę iść akurat. Także fajnie się złożyło. No tak. Mogę to odznaczyć? Nie do końca. Dobra. Leć gwiazdeczko, podpalaj, wybuchaj, wracaj. I lecimy dalej. Progresować te fabuły. Tylko, że my póki co dalej tylko mamy za cel znaleźć winnych. Temu, że apokalipsa przedwcześnie... Serio, teraz ten jest niebieski. Przedwcześnie nastała. Ale my dalej nie wiemy, kto jest za to odpowiedzialny. Póki co jakby... powiedzmy, robimy dla Samaela, żeby ten nam zdradził, jak dorwać się do niszczyciela, nie? Co tu się stało właśnie? I dlaczego jestem przed rozmową z Samaelem? Dobra, nie jestem przed rozmową z Samaelem, ale jestem tu. Mam to? Czy zebrane, czy nie? Mam. Dobra. Tyle dobrego. Jest też otwarte. Dobra.
Co tam się w ogóle stało? Bo literalnie wygląda to tak, jakby gościu po prostu wypluł z ciebie co najmniej 10 jakichś, nie wiem, pocisków i to się zgliczowało w miejscu. Czyli... Na szczęście warto było sobie wziąć na nich możliwość robienia uniku w powietrzu. Może po prostu jakiś jego normalny atak, no ale wątpię. Bo to wyglądało na co najmniej zgliczowane. Pewnie kusi użycie sobie teraz pożeracza chaosu, nie? Ale jakoś tak. Znaczy pożeracza, boże, siewcy chaosu, ale tak. Chyba nie warto, mi się wydaje. Chyba nie warto. No chyba, że nagle tu przylezie więcej. A nie, to jest jego normalny atak. Wypluci jakiś... serii jakichś co najmniej 30 czaszek. Lecz mnie, lecz... Dobra, nie, wiecie co, chędożę to. Biorę tego świecę, bo nie chcę mi się tego dłużej, nie chcę dłużej, więcej czasu na to tracić. Chryste panie. Ile można? Już. Wycinka następuje właśnie... demonicznych istnień. Nie, piekielnych istnień, ale demonicznych w jakimś stopniu też. No, dawaj, dawaj. No, wystaw tylko ten swój paskudny pysk. Unik, póki mogę, to będę unikał. No, dawaj. Też, żeby kosa nabiła sobie expa. Dobrze. Gwiazdeczka. Dawaj, dawaj. Dobra. I lecimy. Siewca chaosu. Skurczysyny. O, proszę, od razu jak padł. Trzema atakami ode mnie dostał. Ale niestety siewca jest na limicie, że tak to ujmę. Żeby nie było za łatwo graczowi. No ale dobra. Powiedzmy, że się udało. Teraz którędy ja się mam z tym wydostać? Potędy. Jedyne przejście, jakie jest możliwe. A nie, to jest przejście, ale do Wajchy. Pytanie, czy Wajcha po prostu przesunie mi ten wiatrak? Czy po prostu go włączy i on się będzie cały czas obracać? Tak, te obraca się. Tylko czemu tu jest przejście? O, artefakt u góry. A proszę, to jak ja się mam na górę dostać? Proszę mi powiedzieć. Jest tu na dole jakieś przejście, wejście, wzejście. Jest! Nie to chciałem zrobić. Dobra. Na górze się obraca powoli, na dole troszkę szybciej. No, łap się, łap się. Weź mnie nie denerwuj, co? Teraz to ja się popisałem. Ajajajajaj. No, łap. No złap się tej krawędzi! Jezus Maria! Co, stąd mam tu polecieć, żebyś się złapał?
co ja gadam stąd? Przecież tam to nie ma nawet zasięgu na tyle na skrzydłach. Przecież ja tam nie dolecę prosto. No nie ma bata. Czemu on się nie chce złapać tej krawędzi? Nie wiem, coś tu jest na górze? Nie. Czemu się nie chce złapać? Bo mi coś zaraz trafi. Co ja mam zrobić, żeby on się tego złapał? Nie, mam sobie jakoś obniżyć ten cały wiatrak? Tylko to jest z lekcja chyba trochę niemożliwe. Dobra, stąd przylazłem, tam muszę iść. I miałbym kolejny artefakt do kolekcji. Czy daj więcej dusz. Ale nie, oczywiście, po co? Dobra, lecimy dalej, tniemy do końca. No, w sumie to tak, tniemy do końca. Powoli, po kolei, elo, elo, 3-2-0. No i proszę, jak ładnie. Jeden, drugi. Paseczek powoli się nabija. Zarówno expa jednej i drugiej broni, jak i ponownego użycia siewcy chaosu. No, sporo ich tu, muszę powiedzieć, sporo. No, znowu ty! Nie możesz dać mi świętego spokoju? Panie, że robię unik. W ogóle, czemu ja nie używam tego? O, to jest w ogóle skrzynka z duszami. No, proszę, jak go to po prostu stunuje w miejscu, wystarczy... A, jednak nie. Jednak nie. No, dawaj. A, będzie explosion. Albo i nie. Nie wiem w sumie, co on zrobił, nie widziałem. Ale wiem, że są tu dusze. Poprawka, były, teraz są u mnie. A ja sobie idę dalej. Do zalanej przełęczy. Kolejny. Dobra, ale jako iż ptoki mnie fajnie leczą. Poproszę. No, przecież leczenie też nie jest jakieś kosmiczne. Po prostu trochę lepsze leczenie niż za zombiaki. Bo... Które właśnie straciłem. Bardzo ładnie się podkładając. Dobra, przedopasów zdjąłem. Teraz czas na... Na tanie dnia? Co to jest za przeciwnik w ogóle? Nic bardziej denerwującego nie dało się wymyślić? Nawet Sekiro nie było tak wkurzających przeciwniku. Nawet bossowie nie byli tak irytujący. Ej, w ogóle wyobraź sobie taką sytuację. Sekiro versus jeźdźcy apokalipsy. Who will win? Mi się osobiście wydaje, że wygrałby to Sekiro. Bo on w końcu jest nieśmiertelny. O, Wulgrin tu jest, widzę. Chyba po drugiej stronie Kamiura. Ej, widzicie? Znowu taki punkt. A w ogóle upgrade życia. To jest po pierwsze. To jest po drugie. Już taki jeden punkt się pojawił. Nie mam zasięgu na te ptoki.
szkoda. Tutaj też coś do zniszczenia. To jest Vulgrim. Mogę coś tu zdziałać za te dusze? No mogę sobie mistrza broni kupić, ale to tak... nie warto, mi się wydaje. Szał śmierci. Bumper i Y. Zwiększenie zasięgu koszącego cięcia. Czy co, chyba sobie pozbieram na tego... Na atak po uniku z kosą. Mam atak po uniku... z tym... z pożeraczem, czytaj ten harpun. Fajnie by było jeszcze mieć drugi atak dla kosy. No, tak a propos harpuna, nie? Tniemy, tniemy. W ogóle teraz też, czy ja mogę nabijać kosą też tego pożeracza? Nie, nie mogę. Ja muszę atakować pożeraczem chaosu, żeby nabijać sobie tą... tą, że nabiję sobie siewce. Troszkę słabik, no ale... no, jakbym mógł też kosą się nabijać, to byłoby pewnie trochę za OP, nie? Bo dla przykładu ja sobie kosę teraz po prostu leveluję. Dlatego głównie nią staram się walczyć. Jak to wygląda? O, trochę słabo. Dobra. Leczenie proszę. Kolejne demony. O, a tu kolejna brama. No. Zaliczysz, panie, dość mocne... cięcia. Czyli cień. No, przepołowienie. Dobra, musiałem sprawdzić, czy mam te kawałki. Oj, ten obserwator kusi, żeby go nadziać na ostrze. Kusi to bardzo. Czy ja mogę? Mogę atakować, mogę skakać, mogę nurkować! O proszę, jak miło, jak miło. I ten mogę... Jezus, czemu ja się tak dziwię? Przecież gra mi to wytłumaczyła, jak szukałem tych... dusz dla Vulgrima, jak się nurkuje. Brawo. Popisałeś się teraz swoją inteligencją, no. Po prostu... Co lepsze, być... by... znaczy inteligencją, swoją pamięcią. Pamięcią złotej rybki. Dobra. Kolejne wyzwania. Znowu 4. Ja. Dobra. Na czym będzie polegać to wyzwanie? Gniew wojny. Zgromadź energię chaosu, zdając nieprzyjaciołom obrażenia. Napełniony pasek daje ci dostęp do siewcy. Przytrzymaj, aby przeistoczyć się w siewce. Przed upływem czasu zabij 30 wrogów, korzystając z niszczycielskiej mocy siewcy chaosu. Za czas, którego nie wykorzystasz, czeka nagroda w postaci dusz.
Okej. Tylko tak, tu mam co? A dobra, widzę, że ekstremalnie szybko się nabija ten pasek, także no pójdzie dość szybko i gładko, mam wrażenie. O, proszę, samym przejściem w siewce zabiłem chyba 4, jeśli dobrze widziałem. Ej, ty, co to za meduza? Tnij mi to! Ej, ale nie chciałem... Jezus... rób co ci każę. Nie to ci kazałem robić. No, ale nabicie ładne. Dobra, tnij. Nabij mi tego siewce. I... gotowe. Chodź ta. Coraz bliżej. No... i... jump! Dobra, mam już 12. Kurde, nie wiem co to jest za przeciwnik, ale fajnie się go nabiło tak na miecz. Znowu siewca mi zszedł. Ale coraz bliżej. Okej, już mnie stać na ten atak z doskoku. W ogóle właśnie... teraz mnie to boli, bo tu jest tylu typa, na których kosa byłaby tak dobra, ale ja muszę atakować ich pożeraczem chaosu, bo inaczej po prostu nie będę mógł użyć siewcy chaosu. Który jest wymagany do ukończenia tego wyzwania. No dawaj, tniemy. Jeszcze 6. O, jeszcze ty! I oczywiście musiało się skończyć. Oj, 2 nawet takich jest, jak Mirusio. Dobra, dalej, bo tu jakiś był do wykończenia. Coś mi się wydaje, że dużej premii za duszę to raczej nie będzie. Czekaj, dobra, stop. Ty... to dziabnij, tego dziabnij, siewca gotowy. No to... YOLO! Lecimy na Szczecin i wykańczamy wszystko, co żyje. O, proszę bardzo, nawet samo się wszystko wykończyło, bo... zabiłem przypadkiem chyba 2 tych pomniejszych. Ej, poważnie? 2 ataki gniewów to wpakowałem i to nie padło? Dobra, ale jest 1. Pytanie tylko, gdzie jest reszta? No i już mam 30 minut. Świetnie. Dobra, tu jest jeszcze 1, no to myślę, że zrobię jeszcze tego, odcinek zakończę, a reszty poszukamy. Czy reszty, do 2 pozostałych spróbuję się dostać, bo ma na mapie ich oznaczonych. I do 2 pozostałych spróbuję dostać się w kolejnym odcinku. I być może przejść dalej. Dobra, co tu jest? Mordercze kontry. Przed upływem czasu zabij 5 wrogów, kontrując uderzenie i pociski. Okej. Okay. No to wydaje mi się, że powinno pójść szybko. No chyba, że będę robił cały czas w taki sposób, no to wiadomo, że nie pójdzie. Świetnie. Jezus! Bravissimo. Ej, no! Atakuj! Już mógł być dawno martwy. Pewnie. Dokładnie chcę, żebyś blokował, a nie kontrował.
Ja muszę zrobić dwie kontry, żeby on zginął? Poważnie? Fajnie, ja albo robię za wcześnie, albo za późno. No! Czemu nie zrobił kontry? Co się zaraz trafi? Dobra, teraz sobie pozwolę ich obić na starcie. Tego już zostaw. I obitego. Bardzo ładnie. No, chodź, atakuj któryś. Bardzo ładnie, obaj zginęli. Jest jeden i jest drugi. To powoli obijamy. Bity. Ten też. Dobra. Gdzie jest ten pierwszy? Tu jest ten pierwszy i jest też ten. No, to się nie popisałem. Tym bardziej się nie popisałem. Po prostu laureat nagrody dzbanostwa. No, atakuj. Czy to właśnie anulowałem sam z siebie? Coś zaraz po prostu trafi i to nie będzie żaden z tych toporów. Dziękuję. Dobra, trochę dusz wpadło. Po raz kolejny lecą. Ej, 3 ataki gniewu, a to ciągle stoi. Gdzie jest Wulgrim? Bo tak na koniec bym sobie przeszedł się do Wulgrima i wykupił sobie coś. Aha, dobra, stamtąd przyszedłem. Czyli idę ten. Wchodzę tam, idę tam, idę tam. Dobra. No, leć, leć, wyunikuj się. Przez tę wodę. Aż mi szkoda, że nie mam swojego kunia. Ale w ogóle, właśnie, gdzie jest mój koń? Wojna to jest jeździec apokalipsy. Gdzie jest jego koń? Przecież jego rada nie mogła mu odebrać. Chociaż w sumie on na ziemi zjawił się bez konia. Okej, coś mi tu... troszeczkę nie gra. Greetings. Dobra, co my tu mamy? Tutaj nie wiem, opętanie. Wojna takiego osiąga maksymalny poziom energii chaosu. Fajnie. Dobra. Zemsta kosiarza. I mam 2000. Odbiję sobie tutaj coś. Zwiększa obrażenia. Kontry. No, mogłoby być fajne, gdyby nie to, że jest drogie. Trąba powietrzna. Atak. Przerwa. Atak. Klinga demona. Tak jak najwięcej tego wykupić, nie? Znaczy, finalnie tak będę dążył do tego, żeby zrobić, odblokować sobie wszystko, nie? No ale... No tak czy siak... Cięcie do tyłu, a to może być dobre. Teraz co? Trąba, mogę wziąć trąbę powietrzną i klingę demona, albo... Zbroję tak po prostu wyskakuje. Albo mogę ulepszyć harpun. I bądź piłę tarczową. I chyba wezmę ten harpun, bo dość często go z niego korzystam.
Okej, okay, i ponownie zwiększa liczbę uderzeń. I okej, okay, jak to wygląda właściwie? A, nijak, bo to nie zwiększa... Super, czyli gra literalnie po prostu jest źle tłumaczona, bo to nie zwiększa liczby uderzeń, tylko zwiększa tylko i wyłącznie obrażenia po tym ataku. Ej, co to jest? Widzicie to? Tu, teraz widać jak na dłoni, to jest... Dobra, może nie jak na dłoni. Ale jest coś. I tu jest jakiś fragmencik czegoś. Tylko czego? Dobra, co tam jeszcze było? Nie, nie to. Nie, tu. Nie. Jak była ta trąba powietrzna? Znaczy nie trąba, tylko to cięcie w tył. A, X do tyłu i X, dobra. Atak. No nie, to jest raczej to trąba powietrzna. A raczej tak. Nie, to jest cięcie od dołu. Dobra. Nevermind. Ej, ty tu zaraz obok jest? O, tutaj zaraz. O, jak miło. Dobra. No to tak. Tu już sobie stanę. A... Sprawdzimy, co takiego się kryje w kolejnym odcinku. A póki co, żegnam się z wami. I widzimy się w kolejnym. Cześć.